Największy potencjał Polski to kapitał ludzki. Dlaczego? No, dlatego, że tylko my mieliśmy w Europie dwa wyżyny demograficzne. Po II wojnie światowej bezpośrednio, jak wszyscy inni, i potem w czasie wojny polsko-jarudeckiej. Była godzina policyjna i mogliśmy wychodzić na ulicę po 10:00, w telewizji był tylko Urban. Wódka była na kartki. Nie mieliśmy co robić, mieliśmy dzieci, tak? I tego takich aktywów nie mają nigdzie w Europie. Dlatego są zainteresowani tym, rządy są zainteresowani tym, żeby Polacy przyjeżdżali do pracy. Dlatego, że ludzie mamieni, otumanieni, tego mogą nie rozumieć, ale rząd na przykład brytyjski doskonale to rozumie, że jakby tak wyrzucił wszystkich Polaków, jak niektórym Anglikom się wydaje, że to nie powinien, to gospodarka angielska mogłaby przeżyć poważny kryzys. Tak jak na przykład w Polsce bez przybyszy za wschodniej granicy, bez Ukraińców, rynek usług opiekuńczych siada. Nie ma go natychmiast, tak? Więc jak nie ma rynku usług opiekuńczych, to natychmiast pojawia się problem z pracownikami, no bo ludzie zamiast pójść do pracy w momencie, gdy dziećmi zajmuje się albo dziadkami Ukrainka, musieliby zostać tam w domu.